Witam kochani bardzo serdecznie z Sunline Tarot, tarociska Fortuna kłania się dzisiaj. Karty dnia na dzień 18 kwietnia, Tarot Lenormand. Ja Was świątecznie kochani pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o uśmiechu, o życzliwości i bądźmy dla siebie moi drodzy dobrzy. Przynajmniej starajmy się, nie zapominajmy o najbliższych w tych dniach, o rodzinie. 18 kwietnia, 18 kwietnia, tarot, proszę daj radę wskazówki, 18 kwietnia, królowa monet. Oczywiście przypływ gotówki jak najbardziej, bo tutaj status nasz finansowy poprawia się, to jest pierwsza kwestia. Ale moi kochani, nie tylko, ponieważ mogą też to być wydatki. Oczywiście mogą pieniądze wpłynąć do nas, ale też wypłynąć bardzo szybko. Jest tutaj gospodarność finansowa, jest tutaj zaradność. Królowa monet jako kobieta zaradna, praktyczna, zadbana. Możemy naprawdę tutaj zadbać również o siebie, kupić coś dla siebie, ale też otrzymać jakiś fajny prezent. Nasz dom, mieszkanie, otoczenie jest uporządkowane, zadbane tego dnia i staramy się tutaj jeszcze wokół naszego gospodarstwa zrobić coś, abyśmy po prostu czuły się lepiej, szczególnie panie. Może coś ugotować, może coś upiec, coś dobrego dla siebie, dla rodziny oczywiście, dla najbliższych, znajomych i naszego środowiska. Moi drodzy, także spodziewajmy się niespodzianek finansowych, ale być może też trzeba będzie coś pomyśleć, aby za coś zapłacić. Także taka karta dnia. Moi drodzy, bardzo praktyczna, uwielbiam królową monet, powiem szczerze. I mamy, kochani, list, wiadomość. No, może być niespodziewana jakaś wiadomość w sprawach od kobiety, w sprawach finansowych, możemy coś rozmawiać. Tutaj ktoś może nam przekazać jakieś informacje ciekawe. Także może to być kobieta spod znaków ziemi. Byk, panna, koziorożec. Może być to oczywiście w ascendencie, co już nie tak łatwo jest odgadnąć, bo oczywiście nie znamy ascendentów wszystkich naszych znajomych i rodziny, tak? Ale też czy w słońcu, czy w księżycu. Ale głównie tutaj obstawiamy znaki ziemskie. Możemy mieć wiadomość, moi drodzy, spodziewajmy się na ten dzień. Ja bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego, moi mili. Szanujcie się, wspierajcie, kochajcie, bądźcie dobrzy, uśmiechajcie się dla siebie. Pamiętajcie, miłość wszystko zwalcza, wszystko znosi, a w tych trudnych czasach musimy się wspierać, naprawdę być razem ze sobą. To nam da dużo dobrego, kochani. Także jeszcze raz całuję Was bardzo mocno, serdecznie, świątecznie.